Sponsorem programu jest Jarosław Lasecki, odnowiciel zamku Bobolice. Jurajskie zamki opiewane przez poetów, renesansowe pałace, których tak dużo na Jurze, a wszystkie piękne, bo białe. No przede wszystkim dlatego białe, bo budowane z tego sławnego jurajskiego wapienia. Królowie mieli szmaragdy, rubiny, inne drogocenne kamienie, ale swoje zamki budowali właśnie z tego jurajskiego białego kamienia. I my dzisiaj pojedziemy w takie miejsce, gdzie ten kamień wydobywano. Ale z jurajskiego wapienia robiono również wapno. To sławne wapno gaszone, dołowane przez 30 lat, które trzeba było dołożyć do tej średniowiecznej zaprawy murarskiej. Zobaczymy też inne ciekawe rzeczy. Cuda natury? Prawdziwe cuda. Prawdziwe cuda. Dlatego jedźmy na ten nasz jurajski szlak. To spacer po dnie Jurajskiego Morza, bowiem miliony lat temu na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej szumiało ciepłe, płytkie morze. Żyły w nim gąbki, koralowce, amonity i to z nich powstawały te białe skały. W poznawaniu tajemnic całej krainy pomagają właśnie takie miejsca, z których czerpano wapienne kamienie na budowę zamków i gdzie powstawały białe ostańce. Ich niezwykłe kształty budziły wyobraźnię i były kanwą niejednej jurajskiej legendy. Czyli z takich miejsc jak to czerpano kamień na budowę jurajskich warowni? To też szmaragdy i rubiny królewskie były potrzebne, aby zapłacić za ten biały budulec, z którego budowane były jurajskie zamki. A wszystko powstało w oparciu o takie maleńkie stworzonka kiedyś przed wiekami na dnie Jurajskiego Morza. Właśnie i to tutaj, w tych Rębielicach, bo jesteśmy w Rębielicach Królewskich. Być może stąd się wzięła też nazwa, że to król nawet czerpał stąd budulec na swoje zamki. Niedaleko za rzeką Lizwartą są Rębielice Szlacheckie. Jedne są we wsi w gminie Popów, drugie są w gminie Lipie, a my do tego Lipia za chwilę pojedziemy, żeby zobaczyć piękny dwór w Lipiu, który również, jego zabudowania gospodarcze były budowane z tego białego budulca. Ale w Rębielicach Królewskich jest jeszcze coś. Coś, co miejscowi nazywają cudem techniki. Takiej, która miała nas przenieść w przyszłość, świetlaną przyszłość. Pojedziemy zobaczyć? Chodźmy. Za nami wapiennik, jeden z wielu, które możemy tutaj spotkać w okolicy, bo one powstawały niedaleko kamieniołomu, w którym byliśmy. I w nich wypalało się wapno. Ale dawno temu, przed wiekami. No, jeszcze w ubiegłym stuleciu wypalano tutaj wapno, ale rzeczywiście te czasy już dawno odeszły w zapomnienie. Bo to wapno, które wypalano od czasów średniowiecza, później gaszono wodą, dołowano w specjalnych dołach i później dodawano do tej sławnej średniowiecznej zaprawy, z których budowano jurajskie zamki. A ona składała się z gaszonego wapna, piasku rzecznego, kurzych jaj i, jak mówią co niektórzy, krwi dziewic. A tu pozostały świadkowie naszej historii. Malownicze w całym krajobrazie stoją sobie tutaj dumnie, warto je odwiedzić. Ten kamieniołom, który kryje wapień do budowy
między innymi jurajskich zamków, posłużył do budowy nie tylko tych obiektów. Przede wszystkim wszystkie zabudowania gospodarcze były budowane z kamienia, bo to był najtańszy budulec, ale również ten dwór, który jest za nami, dwór w Lipiu, który kiedyś należał do majątku Dankowskiego, za czasów, jak Ponińscy byli właścicielami Dankowa i Lipia. I to Klemens Poniński chyba wybudował ten dwór, który tutaj za nami stoi. Ale chyba nie za dobrze gospodarowali, bowiem dość szybko majątek w Lipiu nabył żydowski kupiec Joachim Kempner. Od niego przeszło to na rodzinę Mittelstädtów, a z córką Maurycego Mittelstädta ożenił się Aleksander Steinhagen. Ten sam Steinhagen, którego rodzina doszła do wielkiego majątku, budując fabryki celulozy i papiernie, czy to w Myszkowie, czy to we Włocławku. Dzisiaj, jak pani widzi, dwór piękny, piękny portyk za nami, mansardowy dach kryty gontem, ale niestety dwór czeka dzisiaj na swojego dobrego gospodarza. Ale jest piękny park. Na szczęście on pozwala nam nie zapomnieć o byłych właścicielach. Te można dzisiaj oglądać i warto przyjechać do Lipia, żeby zobaczyć tą piękną okolicę. Dwór w Lipiu stoi w samym centrum gminy. To drewniany, parterowy budynek z kolumienkami zdobiącymi wejście. Dwór otacza park, w którym przed wiekiem właściciele urządzili kilka stawów. A wśród drzew odnaleźć można dość niezwykłą w takim otoczeniu wieżę ciśnień, która była elementem dworskiego systemu wodociągowego. Zbudowano ją z cegły, ale zbiornik został otoczony deskami na wzór kościółków drewnianych. Te deseczki zwracają uwagę swymi delikatnymi rzeźbieniami. Tak jak i cały dworek przypominający romantycznie ozdobione malwami polskie krajobrazy. Jak się okazuje, w Rębielicach Królewskich możemy znaleźć obiekt, który zaskoczy niejednego, niemalże cud. No, cud techniki to chyba nie jest, ale pokazuje, jak wytrwały można być. To jest dzieło jednego człowieka, pana Józefa, który 25 lat majstrował przy tej turbinie. I ona jest niesamowita. Aż 54 metry wysokości, aż 33 metry średnicy koła i 280 łopatek. Szkoda tylko, że nie działa. Ale jak się okazuje, każdy kraj może mieć swojego Don Kiszota. Tak. Jedni walczą z wiatrakami, drudzy je budują. Dzięki nim mamy obiekty, które przykuwają uwagę na trasie szlaku orlickiego. A Jura dzięki nim jest ciekawa. Mocni ludzie, mocne wrażenia, no i mocne obiekty. Cuda natury, tak można powiedzieć, kiedy widzi się takie krajobrazy. Wody rzeki Lizwarty, jeden z nadwarciańskich dopływów. Takie zakątki można znaleźć m.in. w Zawadach, niegdyś miejscu weekendowego wypoczynku mieszkańców całego regionu. Bardzo malowniczy, pełen romantycznych ustroni dolny odcinek rzeki, płynącej często przez las, tworzy ciekawą trasę z Zawad do ujścia rzeki w okolicach Wąsosza Górnego. Wspaniałych widoków po drodze z pewnością nie brakuje, jak i ciekawych obiektów architektury, które tak wzbogacają Jurę krakowsko-częstochowską. Jak się okazuje, z białego wapiennego kamienia, o którym dzisiaj już wspominaliśmy, budowano nie tylko zamki, ale i kościoły. No właśnie, dobrze zobaczyć kamieniołom, z którego powstawały wspaniałe strażnice jurajskie, ale i piękne kościoły, bo ten świętego Mikołaja Przyrowie, a właściwie w Komorowie dawnym pod Przyrowem, jest chyba najpiękniejszym przykładem takiej architektury jurajskiej. Mieszanina kamieni polnych właśnie z tym kamieniem wapiennym dodaje mu uroku. Kościół dzisiaj nie jest używany, ponieważ w Przyrowie wybudowano nowy kościół, ale ten cudowny. Proszę popatrzeć na te wspaniałe latarnie na dachu, tą sygnaturkę. Budzi zachwyt. Ale jest miejsce niedaleko Przyrowa, gdzie zdarzają się prawdziwe cuda. Klasztor świętej Anny.
to tam święta Anna uzdrawia i sprawia, że cuda stają się rzeczywistością. Pojedźmy to zobaczyć. Sanktuarium Świętej Anny. Tradycyjny szlak pielgrzymek zdążających na Jasną Górę. Tu początki kultu Świętej Anny sięgają wieku XV, kiedy to w okolicznych lasach miało miejsce kilka cudownych zdarzeń. W 1499 roku z polecenia proboszcza z pobliskiego Przyrowa, księdza węgierskiego, w miejscu tym ustawiono figurę ukrzyżowanego Chrystusa. Wkrótce zaczęli pielgrzymować do niej ludzie, a cudowne zdarzenia nie ustawały. Na początku wieku XVI, staraniem starosty olsztyńskiego Pawła ze Szczekocin, w miejsce figury ukrzyżowanego Chrystusa wzniesiono drewnianą kaplicę poświęconą świętej Annie. Umieszczono w niej figurę świętej. Drewniany, późnogotycki wizerunek do dziś istnieje. I do dziś modlą się do niego ludzie, prosząc o swe małe, a przecież dla nich tak wielkie i czasem tak trudne do udźwignięcia w samotności sprawy. To jedna z najstarszych świątyń nie tylko w regionie. No, najstarsze sanktuarium w Polsce. Sanktuarium Świętej Anny, znane już to miejsce od 1499 roku, kiedy tutaj właśnie Święta Anna objawiła się okolicznym pasterzom i próbowała, czy też pomogła w znalezieniu bydła. Później to miejsce było coraz bardziej znane, aż w 1609 roku książę Janusz Ostrogski sprowadził z Poznania tutaj franciszkanów, tak zwanych bernardynów, którzy rozpoczęli budowę tego wspaniałego klasztoru. A ołtarz świętej Anny został ufundowany w 1773 roku przez Annę Soltyk. Wspaniałe, prawda? Unikatowe kolumny. No właśnie. Kolumny takie lustrzane, zwierciadlane. Chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie takie można znaleźć. Święta Anna słynie z wielu uzdrowień, ale przede wszystkim słynie z tego, że pomaga ludziom bezpłodnym. To oni modlą się tutaj, w tym sanktuarium świętej Anny, do niej i to podobno pomaga. Wypraszają swoje łaski. Podczas naszej dzisiejszej wędrówki zobaczyliśmy, skąd brał się kamień na budowę tych wspaniałych zamków. I nie tylko zamków, bo widzieliśmy i dwory, i widzieliśmy też miejsca, które słyną ze swoich cudów. Ale Jura zawsze skrywa w sobie różnego rodzaju ciekawostki. Warto tutaj przyjechać. Choćby po to, żeby zobaczyć, jak współczesność przeplata się z historią. Zapraszamy na Jura. Sponsorem programu jest Jarosław Lasecki, odnowiciel zamku Bobolice.